Nie miałeś ambicji, wstąpiłeś do policji. Jak ja uwielbiam ten tekst, zwłaszcza, że w większości wypowiadają to ludzie, którzy w swoich opisach mają szlachta nie pracuje. No tak. Nie miałeś ambicji, wstąpiłeś do policji. Z góry przepraszam za ten dźwięk, który stąd dolatuje. O, patrzcie, nagrywam. Nie trzymam telefonu w ręce. To dla tych, którzy chcą mi dawać mandaty. Telefon sobie wisi na zaczepie. Ten odcinek dedykuję wszystkim tym, którzy zohydzają tą służbę, nie mając o niej pojęcia, i tym wszystkim, którzy mówią, że do policji idą tylko jakieś, wiecie, miernoty, niemoty i ludzie, którzy nie mieli innego pomysłu na życie. Wszyscy wiemy, wszyscy to widzimy, wszyscy to dostrzegamy, jak bardzo w ostatnich latach wokół policji narosło wiele brudu, wiele smrodu. Ja nie mówię, że jest to wina policji. Ja mówię o tym, że celowo jest to podkręcana atmosfera taka HWD-powska, antypolicyjna. To się bardzo dobrze klika, bardzo dobrze sprzedaje. To robi zasięgi. Jakikolwiek post, jakikolwiek wpis dotyczący tego, że policji coś się nie udało, osiąga niebotyczne zasięgi. No te rzeczy, które są pozytywne, trochę mniej się klikają, a nawet to, co zobaczyłem wczoraj, już mnie całkowicie poraziło. Wrzuciliśmy na stronę o polskiej policji taki spot odnośnie przekazania psa służbowego po zmarłym tragicznie naszym koledze. Przewodnik psa służborka w tragicznych okolicznościach niestety odszedł na wieczną służbę i jego pies, Ares, trafił w ręce nowego przewodnika. Jednego z najlepszych, najbardziej takich, wiecie, zasłużonych, oddanych tej służbie ludzi, jeśli chodzi o psiarstwo w województwie opolskim. Wiśnie na pewno też sobie radę z Aresem. Zrobiliśmy z tego spot, taki, wiecie, wzruszający. Opisaliśmy całą sytuację i pierwszy komentarz, jaki się pojawił pod tym filmem, to biedne zwierzaki muszą służyć z tym ścierwem. Czajcie, pod takim postem taki komentarz. Ludziom się już całkowicie w głowach pomieszało. Skala hejtu, jaki z ludzi się wylewa, jest niewyobrażalny. Ja tego nie potrafię pojąć, jak bardzo się posunęliśmy w swojej agresji, w swojej nienawiści, w takie rejony, jakie jeszcze parę lat temu nie były w ogóle do wyobrażenia. Ja nie mówię tylko o hejcie wobec policji, ale w ogóle wobec siebie jako ludzi. Potrafimy sobie takie rzeczy powiedzieć i to czasami, no właśnie nie, i to nie w cztery oczy, tylko właśnie przez internet. Facebook, fantastyczne narzędzie, ale daje tą ludziom to poczucie takiej anonimowości złudne i strasznie się ludzie cofnęli w rozwoju umysłowym, kulturalnym, emocjonalnym, jak zwał, do czasów, nie wiem, to chyba takich czasów nie było, ale mniejsza. No i dzisiaj mamy w Opolu ślubowanie nowych policjantów, 25 osób i mam do was młodzi i starzy policjanci, bo są tam też ludzie, którzy mają swoje lata. Mam do was ogromny szacunek, że pomimo tego hejtu, który widzicie w internecie, bo nie jesteście na bezludnej wyspie i czytacie to wszystko, widzicie, co się dzieje, że mimo wszystko zdecydowaliście się wstąpić do tej formacji. Widząc to wszystko, co się wokół nas dzieje, ten cały hejt wylewający się, potraficie oddzielić to ziarno od plew i jesteście w stanie zrealizować swoje marzenie o tym, aby pomagać i chronić. Bo wy doskonale wiecie, co się o policji gada. Doskonale wiecie, bo przygotowując się do tej służby, do rekrutacji, wchodziliście na różne strony, fora, oglądacie telewizję, portale internetowe, czytacie gazety, czytacie różne profile i doskonale wiecie, co się dzieje wokół policjantów, a mimo to świadomie pchacie się do munduru. I dlatego wielki szacunek, bo nikt nie potem nie powie, ojej, a ja się dziwię, że nikt nie lubi policji. Znaczy zdziwicie się skalą, jaka temu towarzyszy i będziecie przerażeni i będziecie zdumieni. Dlaczego ktoś, kto was kompletnie nie zna, nic o was nie wie, będziecie mieli pół roku służby, dzisiaj ślubujecie już, wiecie, po wyborach, ale dalej będziecie nazywani gestapo, ZOMO, już obojętnie przez kogo. To było, jest i zawsze i będzie. Ja jestem ZOMOWcem nazywany od 17 lat. Niezależnie od tego, kto zasiada w parlamencie i kto ma jaką tekę ministra. To tak już będzie. Więc szacunek, że mimo tego wszystkiego, co widzicie, decydujecie się na tą służbę i będziecie i zasilicie szeregi opolskiej policji. Bardzo ważne jest, żeby ktoś, kto wstępuje do policji i nie ma takiego parcia na szkło jak ja. Ja jestem, wiecie, już trochę uodporniony. Wiadomo, czasami mnie też to dotknie, to co się dzieje w internecie. Zresztą sami to widzicie, że ze mnie się wylewa czasami. Ale ktoś, kto nie jest zaprawiony w bojach tych internetowych, ale te wycieraczki to muszę zmienić, bo już mam dosyć ich. Ktoś, kto nie jest zaprawiony w tych bojach, dzisiaj będzie miał taki swój moment triumfu, swój moment dumy. Będzie na naszej
pięknej sali imieniem Rudzikowskiego będzie pan komendant wojewódzki, będzie poczet sztandarowy, będzie ślubowanie, będzie sztandar, będzie rota ślubowania, hymn państwowy. Na sali będą też członkowie rodzin, którzy będą wzruszeni. Tak, tam nie będzie żadnej matki, która powie, teraz zdejmuj mundur i mnie przeproś. Nie, tam będą matki, będą ojcowie, dziadkowie, czasami pojawią się też dzieci, malutkie na rączkach. I ci wszyscy ludzie będą dumni z tego powodu, że ich syn, córka, mąż, brat wstąpił do polskiej policji. Tam nikt nie będzie na niego patrzył, co ty chłopie robisz, co ty dziewczyno robisz, gdzie ty się pchasz. Nie, to są ludzie, którzy wspierają swoich bliskich w realizacji ich marzeń. I za to wam też, członkowie rodzin, składam wielki szacunek, wielkie wyrazy podziękowania, bo często życie z policjantem jest o wiele trudniejsze niż bycie samym policjantem. My często się jako policjanci uodporniamy na pewne rzeczy, natomiast wy musicie żyć z tymi naszymi emocjami, z tym, co przynosimy czasami do domu i nie zawsze potrafimy to ukryć. Tak, zaraz się odezwą głosy, że policjant przychodzi do domu i leje żonę. Dobra, daj jakiś dowód na to, jakieś wyroki, cokolwiek, albo statystyki, że policjanci po pracy częściej biją żony niż kierowcy autobusów, albo tynkarze, czy ci, co robią szafy, albo prawnicy. Wiecie, kolejny mit powielany przez ludzi, którzy nie mają o tym pojęcia. I dzisiaj 25 osób wypowie słowa roty ślubowania i wstąpi do naszej formacji. Nie przejmujcie się tym, co będą o was gadali. Nie przejmujcie się tym, że będą was zniechęcać. Nie przejmujcie się tym, że będą was, z was szydzić. Dzisiaj pewnie pojawią się jakieś artykuły w prasie z galerią zdjęć z tego ślubowania. Tam się wyleje na was morze hejtu. Nie przejmujcie się. Hejtują ludzie, którzy nic w życiu nie osiągnęli. Hejtują ludzie, którzy mają konflikt z prawem. Hejtują ludzie, którzy nie mają żadnych ambicji. Ich jedyną ambicją jest siedzenie w domu albo gdzieś na kiblu w jakimś centrum handlowym i pisanie z fejkowego konta, że jesteście śmieciami. Karma wraca i gwarantuję wam, że niejednokrotnie wam się zdarzy pojechać na interwencję i ratować komuś 4 litery i będą to osoby, które was tak bardzo hejtowały, które was tak bardzo nienawidziły, które was nienawidzą, życzą wam jak najgorzej, waszym rodzinom też. Tyle tylko, że im się wydaje, że są anonimowi, ale karma nie ma czegoś, nie ma czegoś takiego jak anonimowość u karmy. Dobra, temat psów i gadam o karmie. Nie przejmujcie się, naprawdę. Podjęliście świadomą decyzję i na pewno dacie radę. Czeka was teraz kurs podstawowy, uczcie się, czerpcie tą wiedzę, potem i tak traficie na ulicę, tam będziecie się uczyli wszystkiego to, co jest potrzebne, żeby być coraz lepszym policjantem, bo nauki nigdy za wiele. Ja mam 17 lat służby i absolutnie nie wiem wszystkiego. Nie daję nikomu całej prawdy, tak jak niektórzy mówią, nie wiem wszystkiego o policji, absolutnie. Wiem tylko jakiś skrawek wąski, którym się zajmowałem, a o reszcie po prostu nie mam pojęcia, więc się tym nie zajmuję. Życzę wam wszystkiego najlepszego w tym dniu ślubowania. A ja właśnie podjeżdżam na mój parking. Nie jest to parking, powtarzam. Darmowy komendy wojewódzkiej. Tak dobrze nie mamy. To jest parking w centrum miasta, na którym sobie parkuję. I za chwilę będę w robocie. Jeżeli podoba wam się moje gadanie, jak widzicie, jestem konsekwentny, codziennie jeden odcinek. Zapraszam do subskrybowania, wspierania, lajkowania, udostępniania, komentowania, jak zwał, tak zwał. Nawet pozdrawiam tego jednego, którego podejrzewam, że jest komendantem w jakimś małym komisariacie w Polsce, ale od kilku dni założył sobie fejkowe konto i bardzo mocno się tutaj udziela, pisząc mi różne rzeczy, które już podpadają pod zasady naruszania etyki zawodowej. Ale kolego, tak, nie ma w sensie anonimowości. I może nie będzie 218 skarg, tak jak było na mnie za sprawą pana audyt obywatelski. Nie ma tam literki. Audyt obywatelski. Jak piszesz coś w internecie, kolego, i używasz bardzo takich dosadnych słów, uważaj, co robisz, bo nie ma anonimowości i czasami za swoje słowa trzeba ponieść odpowiedzialność. Ja wielokrotnie ponosiłem. Też pewnie będziesz.